Cześć, z tej strony Liduch, a to jest Krypta TV. W grze Fallout New Vegas w miasteczku Prim na terenie dawnego hrabstwa Clark w Nevadzie, odwiedzamy kasynowiki i Wensa, nazwane tak na cześć pary przestępców z lat 30. XX wieku. Wewnątrz budynku znajduje się poświęcona im wystawa. Obecnie eksponaty czasy świetności mają już za sobą, lecz kim tak naprawdę byli wiki i ich historię opowiada nam Prim Slim. Niektórzy powiadają, że byli zwykłymi naśladowcami, ale to kłamstwo. Swoją kryminalną karierę małżeństwo rozpoczęło w 1932 roku, dwa dni przed legendarnymi Bonnie i Clydem. Jeśli chcielibyście usłyszeć historię tej pary, to w komentarzu przypnę wam film, który kiedyś o nich nagrałem. Wiki i Vance w przeciwieństwie do nich nikogo nie zabili. Podróżowali po całym kraju, subtelnie okradając sklepy, fałszując czeki i uciekając ze stacji benzynowych bez płacenia. Jednak przestępstwo to przestępstwo. Jedną z pobudek, która pchnęła ich na ścieżkę zbrodni było zamiłowanie do luksusu. Mężczyzna ubierał się jak przeciętny gangster, jednak jego kobieta nie mogła zrezygnować z kupowania drogich ubrań. Jak twierdzi Prim Slim, Vicky spotkał los, który dosięga wszystkich idących przez życie z bronią w ręku. Śmierć. A tak się składa, że Wens miał w bagażniku pistolet maszynowy kaliber 9 mm. Eksperci spekulowali, że gdyby węs dobrze celował, strzelał oszczędnie i zaczął akcję z pełnym magazynkiem, to byłby w stanie zabić tą bronią nawet 50 osób. Gdyby miał więcej magazynków, liczba ofiar mogłaby być większa. Tak czy inaczej, w pleno w Teksasie małżeństwo trafiło w sam środek strzelaniny między rabusiami banków a policją. Wiki zamierzała zrealizować w nim lewy czek, lecz ich auto zostało podziurawione przez kule z obu stron barykady. Po tym wydarzeniu policja wystosowała oficjalne przeprosiny. Wiki i Vance, mimo mizernego dorobku, w jakiś sposób doczekali się własnej legendy. Ich wóz śmierci zdobi sam środek głównego pomieszczenia kasyna w Prim. Obok niego można było podziwiać ubrania pary, a także pistolet maszynowy należący do mężczyzny. Było to słowo klucz, ponieważ eksponaty zostały skradzione przez Samiego i Pauline Wins, małżeństwo stawiające swoje pierwsze kroki w świecie gangsterskim, choć sami siebie nazywali najniebezpieczniejszym duetem na pustkowiach. Za pomocą pistoletu węsa zamierzali obrabować któreś z kasyn na stripie. Mózgiem operacji była Paulin, Sami odwalał brudną robotę. Spotykamy ich w drewnianej chacie na obrzeżach Westside. Dzięki retoryce albo umiejętności otwierania zamków możemy zdobyć unikatowy pistolet maszynowy, którego charakterystyczną cechą jest magazynek, zdolny pomieścić 60 naboi. Jest to dwa razy więcej niż standardowa wersja tej broni. Przy okazji w nasze ręce dostać mogą się kapelusze podnoszące atrybuty Special. Szczęście oraz percepcję. Jeśli takie rozwiązanie Wam nie pasuje, zawsze pozostaje opcja siłowa. I to tyle w tym temacie. Dziękuję Wam bardzo za to, że wpadliście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.